Witam Państwa serdecznie w filmie poświęconym wyliczaniu punktów gięcia. Jak możemy za pomocą programu BPI wyliczyć sobie punkty gięcia? Pierwsze co musimy zrobić, to skopiować logo do nowej karty. Zaznaczamy logo, kopiujemy, tworzymy nową kartę i wklejamy. W tym momencie jesteśmy gotowi do pracy nad logiem. Żeby uruchomić wyliczanie punktów gięcia, klikamy na przycisk punkty gięcia. Program wykonuje wstępną analizę i w tym przypadku wykrył nachodzące na siebie kształty. Może się zdarzyć, że otrzymamy logo, gdzie na pierwszy rzut oka nie zauważymy nachodzących na siebie kształtów. W tym przypadku program zaznacza nam oba kształty w całości i dodatkowo podświetla nam obszar, gdzie doszło do nałożenia na siebie kształtu. Rozsuniemy sobie te elementy tak, żeby nie dochodziło już tutaj do nałożenia i uruchamiamy program ponownie. Pojawia nam się kolejny komunikat. W tym przypadku program wykrył, że analizowane przez nas logo zawiera kształty, które nie mieszczą się w zdefiniowanym przez nas zakresie. W konfiguracji programu, co zostało omówione w innym filmiku, definiujemy sobie kształty, jakich rozmiarów wykonujemy. Ponieważ jeżeli kształt jest zbyt mały, jego wykonanie może być kłopotliwe. Również jeżeli kształt jest zbyt duży, to może się okazać, że nawet nie będziemy w stanie zakupić tak dużego kawałka pleksy. W tym przypadku, jeżeli przerwiemy obliczenia, możemy sprawdzić, że ten element ma wysokość około 230 cm. Gdyby był to zarys zewnętrzny, byłby to kłopot. W kształtach wewnętrznych możemy sobie przyjąć, że taki rozmiar jeszcze jesteśmy w stanie wykonać. Więc uruchamiamy obliczenia ponownie. W momencie, kiedy pojawia się ten komunikat, puszczamy dalej. Jest to wygenerowane po to, żebyśmy nie przeoczyli w logo jakichś bardzo małych elementów, ewentualnie jeżeli nie zwrócimy uwagi na skalę loga, żebyśmy też nie podjęli się wykonania loga, którego nie da się wykonać ze względu na zbyt duży rozmiar. Program następnie wykonuje jeszcze kilka sprawdzeń, żeby rozpoznać na przykład jakieś malutkie elementy, które są pozostałością po edycji loga. Sprawdza również odległości między punktami gięcia. Jeżeli będziemy chcieli wykonać logo, gdzie punkty gięcia są bardzo blisko siebie i może się po prostu nie dać takiego gięcia wykonać, program też zwróci na to uwagę. Po przejściu tych wstępnych analiz, program generuje nam początki liter. Algorytm programu dba o to, żeby domyślnie wyznaczone początki były jak najbardziej optymalne, ale jeżeli chcemy je zmienić, ewentualnie wielkość znaczników nam nie odpowiada, to możemy kliknąć na nie. Program od razu pyta o rozmiar oznaczeń. Zwiększymy sobie na przykład do 60 mm. W tym momencie te znaczniki zrobiły nam się troszkę większe. Gdybyśmy chcieli dokonać tej zmiany jeszcze później, to wybieramy sobie zmień rozmiary strzałek i teraz na przykład damy sobie aż na 80. Zobaczmy, jak teraz te oznaczenia wyglądają. Gdybyśmy chcieli zmienić taki początek, to wybieramy kształt, który będziemy chcieli modyfikować, a następnie klikamy tutaj w opcję zaznacz ręcznie. Podświetla nam się kształt, który będziemy chcieli modyfikować, i możemy wskazać sobie jeden z takich zaznaczonych okręgów i automatycznie początek zostanie przeniesiony w to miejsce. Tak samo możemy to wykonać na przykład dla tych kształtów wewnętrznych. Gdyby zdarzyło się, że tak ustawimy okienko programu, że zasłoni nam kształt, to albo możemy przytrzymać okienko i przesunąć, ewentualnie środkowym przyciskiem myszy możemy przesunąć obszar ekranu w Corelu. Jeżeli odpowiada nam już rozmieszczenie początków krzywych,
przechodzimy na kolejną zakładkę punkty gięcia i klikamy zaznacz. W tym momencie program automatycznie naniesie nam punkty gięcia dla każdego z kształtów, zaczynając od początku. Tutaj numerek pokazuje, który to jest kształt. I zaczynamy od pierwszego punktu, drugiego, trzeciego i kończymy naszą krzywą. Na zielono oznaczone są punkty zewnętrzne, na czerwono punkty wewnętrzne. Wiąże się to potem z odpowiednim kierunkiem gięcia i napyłowywaniem taśmy dla kształtów, gdzie mamy gięcie zewnętrzne. Jeśli mamy już wygenerowane punkty gięcia, możemy kliknąć na generowanie tabeli. Dobrze jest wcześniej zwrócić uwagę, czy punkty nie pojawiły nam się w jakimś miejscu, w którym zakładaliśmy, że punktów nie będzie. Na przykład na brzuszku litery P bądź B. Gdyby w takim miejscu pojawił się punkt, może to oznaczać, że jest tam jakiś uskok na krzywej. Warto wtedy przyjrzeć się takiemu miejscu. Może też się zdarzyć, że punkt nie pojawi się na przykład w takim miejscu, gdzie powinien być. Jeżeli tutaj nie pojawi się punkt, najprawdopodobniej oznacza to, że dodaliśmy zaokrąglenie. Wtedy program nie rozpoznaje ostrej zmiany kąta pomiędzy krzywymi, tylko gładko układa taśmę, jeżeli mamy już dodane tutaj ręcznie zaokrąglenie. Tak więc nie należy dodawać zaokrągleń w punktach, gdzie chcemy giąć taśmę. Klikamy teraz na generowanie. W tym momencie program dokonuje już pełnej analizy przebiegu taśmy. Wykonuje już ostateczne sprawdzenia i generuje nam w tym momencie tabelkę. Mamy tutaj zawarte punkty gięcia dla wszystkich kształtów oraz sumę potrzebnej taśmy. Jak czytać tabelkę pokazano na kolejnym filmiku.